witam kolejny poranek tego wyjazdu w pociągu. No tak, nic nie ma takiego klimatu jak pociągi w tej części świata. Внимание! Говорит Москва. Слушайте Москву. Hej, hej, drogi widzu! Kliknij tutaj i włącz napisy. Pierwsza stacja. Więc będzie można ogarnąć, co się dzieje na stacji. No tak, całe jadłodajnie. I to nie, że po prostu sprzedają jedzenie. Człowiek podchodzi, nakłada z jednego gara, podchodzi do drugiego, nakłada z drugiego. I tak po kolei. W Rosji tego nie było. Bo to wygląda jak takie kazachskie, tak jak są imprezy masowe i są grille. I można tam sobie kupić kiełbaskę, szaszłyka czy coś. To wygląda to mniej więcej podobnie, tylko po kazachsku z kazachskim jedzeniem. I pakują też na wynos. W rosyjskiej kolei palenie jest generalnie w 100% zakazane, ale niektórzy półlegalnie palą między wagonami, w przejściu między wagonami. W kazachskiej kolei jest coś takiego, jest taki napis na przejście między wagonami. Miejsce dla kurienia, czyli miejsce do palenia. Ale tak jak tam ludzie naginają zasady, tak i tutaj ludzie naginają zasady. Na tyle to się stało to popularne, że był problem, że ludzie kiepują na ziemię czy coś, no bo normalnie jak palili między wagonami, to zrzucali na szyny. Więc żeby rozwiązać problem tego, że tutaj kiepowali na ziemię, to zrobili popierdolki. Korzystając z sytuacji, że jest jasno, to pokażę, jak wygląda to przejście między wagonami. To ostatnie miasto w Azji. Moje ostatnie miasto w Azji. Zdecydowanie od razu widać, że to jest duże miasto. Wiem już, gdzie jest centrum. Ma tam być też do bólu kapitalistyczny wynalazek, czyli Burger King. Ale z tego co wiem, to w Burger Kingach jest Wi-Fi, a oprócz Wi-Fi jest też gniazdka, w których można ładować swój sprzęt. Połączę się z internetem, ogarnę mapy, bo mapę Europy to zgubiłem trzeciego dnia wyjazdu. Niestety wstyd, niemożliwe zgubić mapę, no ale zdarza się, zostawiłem na stacji benzynowej. Podbiłem plan, że wracam przez Ukrainę. Właśnie jestem w mieście Atyrau. Co jest nadzwyczajnego w tym mieście? Ano to, że jest most nad rzeką i jest rzeka. Rzeka Ural. Taka, proszę Państwa, oto rzeka Ural. Ja właśnie, przekraczając pieszo ten most, przekraczam granicę między Europą i Azją. Właściwie to między Azją i Europą. Już w kierunku domu. Więc moi mili, spędziłem 1,5 miesiąca na kontynencie azjatyckim. Witamy w domu. Myślałem, że dzisiaj spędzę ostatnią noc w Azji. Jest już godzina 22, późno po zmroku. Marszrutki nie jeżdżą. Dowiedziałem się od kierowców taksówek, gdzie mam iść. Nie pierwszy raz ląduję gdzieś w mieście w środku nocy,
nie ma nic miejsca do spania. Coś mi mówi, że nie pierwszy i nie ostatni raz. Więc w sumie spoko, pójdę sobie pieszo, zapoznam fajnych ludzi, a może jeszcze znajdę jakieś miejsce w mieście do spania. Będzie ogromna cerkiew. Właśnie! Cerkiew! Wylądowałem już tutaj w Europie, w prawosławnej części Kazachstanu. Tutaj już nie islam, lecz prawosławie jest dominującą religią. Mamy godzinę, tak obstawiam, koło 23. 23, no czyli od godziny już idę. No mamy 23. A i na dodatek się chodnik skończył, więc w ogóle super. Właśnie teraz się skończył chodnik, tak to wygląda. Zagadał do mnie koleś, powiedział, że co tam, dokąd ty? Ja mówię, że tutaj za miasto musisz robić nawet. No słuchaj, jadę 80 km za miasto, bo mieszkam we wsi. Pokażę ci świetne miejsce na rozbicie namiotu i tam się kimniesz. Znalazłem miejsce na namiot. Generalnie to ziemia jest dosyć twarda. Jest wietrznie, bardzo. Miałem w ogóle problem z rozbiciem namiotu, bo mi odlatywał. Przymocowałem wszystkie szpilki, ale za to jest mega, mega, mega płasko. Z tego co będę mówił. Droga z dziurami, więc średnia prędkość przelotowa 5 na godzinę, co oznacza, że więcej osób się chętnie zatrzyma wziąć stopika. Nie stałem nawet 2 minut, a się zatrzymała ciężarówka i mnie wziął. Więc jadę, jakieś koło 100 km mam do tej wsi, w której jest morze. Tam sobie wysiądę i pójdę patrzeć na morze. Sprawa wygląda tak, że jedziemy już i jedziemy. Jest godzina 12.30, czyli jedziemy od godzin 2.30, gdzie mieliśmy do zrobienia odcinek 100 km, żeby mnie wyrzucił kierowca. To jest chyba najgorsza droga tripa, bo sprawa wygląda tak. Asfalt jest, ale położony chyba 20 lat temu. Dziury takie, że urywają koła. I generalnie kierowca mówi, 40 km robi się przez 4 godziny. No ja tu mam wrażenie, że jest trochę większa średnia, bo średnia około 20. No ale i tak tempo jest powalające w negatywnym tego słowa znaczeniu. Wylądowaliśmy w naftowym zagłębiu Kazachstanu. Naftowym centrum Kazachstanu. Tutaj wydobywają właśnie ropę naftową i gaz ziemny. No jakby ktoś się zastanawiał, to w Europie też są wielbłądy. So, nie ma, że nie ma. Proszę bardzo, wielbłądy, wielbłąd, 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 wielbłąd. Pyknąłem już tak z 1,5 km tą drogą, ale tak jak niczego nie było, tak niczego nie ma. Dalej. Jedyne co mnie cieszy, to to, że słońce nie przygrzewa za bardzo. Na późne śniadanie, wczesny obiad. Zjem jedną z dwóch kanapek, które dostałem wczoraj wieczorem od kierowcy, który mnie wywiózł za miasto. Doszedłem do jakiegoś ogromnego skrzyżowania i nie do końca wiem, gdzie iść, więc idę prosto. Jak jeszcze się zgubię gdzieś w stepie, to będzie szybko. Zjem kanał,
którym w teorii miała być woda, ale coś tej wody nie ma. Sucho, co z tego co pamiętam, to od kanału niedaleko zostało do morza. Jeziora, jak zwał, tak zwał. Po drugiej stronie kanału kolejne wielkie skrzyżowanie. Proszę. I kto mi powie, gdzie ja tu mam iść? Próję już półtorej godziny. A może jak nie było, tak nie ma. Plan jest taki, że jeszcze max godzina marszu. Jak może nie znajdę, to zawracam. Realnie to okazało się, że dalej droga idzie w innym kierunku i no nie dojdę tędy do Morza Kaspijskiego. To jest trochę szkoda, bo zmarnowałem te 2 godziny w jedną stronę. W sumie to będzie, że 4 godziny w plecy jestem. Marnowałem okazję, bo gdybym wiedział, że tu nie mam szans dojść do morza, to kierowca ciężarówki, z którym jechałem, jechał do Gruzji. Więc generalnie mógłbym się od razu z nim zabrać to samo Morze Kaspijskie już w Rosji. Nie no, nie ma co się poddawać. W życiu różne czasami nie wychodzi, ale trzeba zacisnąć zęby i cisnąć dalej. Od tamtej drogi złapałem już 2 stopy. Jestem na ostatniej prostej, 20 km przed granicą. Droga się polepszyła, mam nadzieję, że dzisiaj docisnę. Przejdę przez granicę, no bo by było niefajnie, jakbym nie przeszedł przez granicę. Naprawdę byłoby niefajnie, jakbym, kurde, zmarnował ten czas na jakieś rozbijanie się po stepie. Ale ruch niestety nie powala. Się okazało, że nie mogę przejść pieszo, więc musiałem złapać stopa. No i złapałem stopa dosyć szybko. Stronę kazachską przeszedłem dosyć szybko. Po stronie rosyjskiej dostałem na rzece, jest granica, dostałem karteczkę migracyjną i ruszyliśmy. I tak przejechaliśmy już no, 10 km, skrzyżowanie na jakieś wsi i tak dalej, na jakieś wsie, a granicy rosyjskiej jak nie było, tak nie ma. Przeszedłem rosyjską granicę, w ogóle bez najmniejszych problemów, nawet nie patrzyli na plecak, a co najlepsze, pani pogranicznik. Kiedy tam dawałem jej paszport i wszystko mówiłem, to na koniec się okazało, w sensie na koniec, no w trakcie rozmowy się okazało, że ze mną flirtuje, co jest dobrym jajem. Okazuje się na dodatek, że teraz będziemy przejeżdżać przez most pontonowy na rzece Buzan. Czekałem godzinę do przodu, więc teraz mam tylko dwie. Tak, tylko 2 godziny różnicy względem Warszawy. I generalnie to zapadł już zmrok, co ma. Nie ma żadnych zalet, a ma 2 wady. Gorzej będzie nagrywać. Obawy ludzi przed bandytyzmem i tak dalej. No oni po prostu nocą nie biorą na stopa. A ja jestem w miejscu, gdzie namiotu no nigdzie nie ma rozbić. Złapałem stopa, w sumie super stopa, gdzie dostałem jedzenie i jeszcze potem zostanę wyrzucony na wylotówkę na południe w kierunku morza. A teraz jestem oprowadzany po mieście. I właśnie przejeżdżamy przez most nad rzeką Wołgą, chyba największą rzeką Europy. Most, który ma 3 kilometry. 3 kilometry. Most. A i dowiedziałem się, że największą atrakcją turystyczną Astrachania jest Kreml. Tak, właśnie tak, mają tu swój Kreml. Teraz zaliczam nocną wycieczkę po Astrachaniu, łącznie z Astrachań by Night Outem, znaczy przyjechaliśmy się po wszelkich głównych drogach, zobaczyłem stary most, który jest zwodzony, a teraz idziemy na główny plac, plac Piotra I. Oczywiście z wielkim pomnikiem cara na środku. Rozrasta się bardzo Astrachań, zarówno pod względem budowlanki, w sensie mówi, że budują nowe budynki, dużo nowych budynków, jak i generalnie pod wszelkim względem. Łącznie z tym, że budynki, nie budynki, parki, nie parki, wszystko porządkują, żeby miasto nagle odżyło.
Zwłaszcza, że też nagle się uruchomili ichniejszy program 500+. Tylko trochę inaczej działa, ale generalnie to teraz wszyscy robią dzieci, które za 15-20 lat będą tutaj robotnikami i będą pracować i będzie miasto się jeszcze bardziej rozrastać. No a tak wracając do tematu Piotra I, to mamy pięknego cara na postumencie, nocą. Ну, а в каждом городе в России есть Ленин. Не, ну а что, это история, поэтому от нее нельзя... А Сталина нет? Нельзя... А Сталин где? Сталина и не было никогда. Есть еще на той стороне, есть отец Ленина. Отец Ленина? Да, тоже. О, раз на них уже не видел. Но, więc в каждом разе приехалишь на классичный плац Ленина, при котором есть тутейший Кремль, ну и при котором есть тутейший Ленин. Прошу bardzo, Ленин. Już не pamiętam, który tego wyjazdu. Lenin jak to Lenin, no. Przy czym też są jakieś ładne fontanny i naprawdę muszę przyznać, że jestem zdziwiony tym, jak ładne jest to miasto. W ogóle nie podejrzewałem, że będzie tak ładne. Jest tu masa kamienic. Wszystko jest odrestaurowane. W środku jest cerkiew. Oczywiście teraz zamknięta. I zaraz się dowiemy, jak nazywa się ta brama. Jest to jedna z najbardziej tutaj ozdobnych bram. Kreml. Czyli twierdza. Był dużo większy wcześniej, ale z czasem go część rozebrali, zostawili tylko część historyczną jako swego rodzaju muzeum, bo generalnie tam wszędzie jeszcze, gdzie są te domy, one były w środku murów. Też tutaj pod murem przepływała Wołga, która robiła za fosę. I w ten oto sposób zostawili sam najważniejszy. Tutaj jest wejście do tego Kremla, jak się dowiedziałem przy okazji, tą bramą jest wejście. Малые корабли, которые по мелководью могут проходить и выполнять боевые действия. Потому что к нам сюда большие корабли зайти не могут. И поэтому разработали именно маленькие корабли, которые могут на мелководье вести. Więc oczywiście idziemy do trzeciej albo czwartej największej atrakcji turystycznej miasta, czyli do pomnika wielkiej wojny ojczyźnianej z wiecznym ogniem. Po drodze jest śmiesznie, jest bardzo ciekawa rzecz, bo jest wystawa zdjęć zatytułowana Potomkowie zwycięzców Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli tak naprawdę generalnie jak wygląda teraz wojsko w Rosji. Zdjęcia, naprawdę ładne zdjęcia, ciekawe. No na przykład takie, czy to z tymi statkami, które przed chwilą opowiadał. W końcu dotarliśmy do pomnika Wielkiej Wojny Ojczyźnianej z wiecznym płomieniem. Prezentuje to się tak. Muszę przyznać, że nawet ładnie nocą. Nawet bardzo ładnie. Teraz jeszcze zaliczamy tutejszy teatr opery i baletu. Podobno jeden z największych w Europie, chociaż z zewnątrz nie wygląda, to wewnątrz podobno jest ogromny. Nawet z tej odległości robi to wrażenie. Z Astrachania mnie wywieźli. Duży, duży kawałek. Duży kawałek. Zostawili przy skrzyżowaniu, skąd po 5 minutach już mnie wzięła ekipa, która wracała z urodzin. I podrzuciła 20 km na stację benzynową. Więc tak, no. Tutaj zostaję. Tutaj będę jeszcze chwilę łapał stopa. A jak nic, to pójdę tam zrobić pałatkę. Jest miejsce. Na 134 km za Astrachaniem kończy się droga. I kończy się też objazd astrachańska. A zaczyna się Republika Kałmacka.